Kalifornii, jedna ręka tu, a druga tylko na gazie. I koszulki na ramionczkach brakuje. O, to było nałożyć. No nie gadaj! Podejdziemy ambitniej do tematu. Tylko technika zrobi z ciebie zawodnika. A mój to się nazywa Ace of Spades. No. Ale mój to jak ten film Ghost Rider, tam gdzie Nicolas Cage grał, on na motorze tam skakał. Właśnie! Tak! No! That's right. Tak. Można już? Pojechali. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i... Nie Kamil i dwie elektry. Moja się nazywa Ghost Rider, a twoja? Ace of Spades. Tak jak zespół Ace of Base prawie, ale to nie to. It's my life. To nie ten kawałek. Dobra, to nie ten słuchajcie, ja bym może zaczął. Chciałem powiedzieć wyjątkowo, ale zazwyczaj dużo gadam. Dawno, ale tak naprawdę dawno, żaden rower nie sprawił mi tyle frajdy z jazdy, co ten. Powiem ci, jedziesz jak w Kalifornii na takim choperze. Raz, że... Pod górkę dał radę tutaj. Raz, że jedziesz jak w Kalifornii. Dwa, że wygląda niesamowicie. Trzy, śmiechem żartem, bo niby dużo marketingu, bo to trochę kosztuje, ale on jest naprawdę wygodny. Jest. Powiem ci, opona kartofel robi też robotę. Pataito Tyres tak zwany. Tak, jest gruby. Ale ten Pataito Tyres, raz, że jest gruby, ale ta technologia w elektrze Flat Foot Technology, która robi powoduje, robotę. Że mamy tutaj przesunięcie korby jakby do przodu, to 27 stopni przesunięcia, co oni opatentowali, ale raz, że to jest naprawdę wygodne, ale gdzie jest, można powiedzieć, mezalians? Taka hybryda? Słuchajcie, jedziemy rowerem, na którym nie da się jeździć fajnie, szybko, daleko, a tym się da. Da się i jeszcze ładnie wygląda, ale mój ładniejszy jest od twojego. Nie zgadzam się. Ja tą kierę jeszcze tak do przodu pochnął, żeby tak w ogóle siedzieć. Całkowicie się nie zgadzam, ale tu od razu pytanie do was. Który według was jest fajniejszy? Ghost Rider? Tu będziecie widzieli gdzieś przebitki, pan operator zrobi, czy Ace of Spades? On jest w czarnym, macie czarny jak moja dusza. I generalnie ramy są te same. Tak. Silniki są te same od Boscha. Tak. To są 250, baterie są te same, to z są moim 500. Ulubionym wyświetlaczem Boschem Purion. Tak, z Purionem. Generalnie hamulce są Tektro Vela. Tak, i słuchajcie, i tutaj znowu do czego wracamy, bo hamulce Tektro w rowerze za 17 tysięcy złotych. Ktoś sobie powie od razu, o Jezus Maria, tu powinny X4 siedzieć za te pieniądze i tak dalej. Ale po co? Tylko, znaczy nie to, że po co, tylko to mają być spowalniacze, bo ten rower to nie jest na zawody. Po drugie, niech mi ktoś pokaże podobną konstrukcję i teraz zadajmy sobie pytanie. Jaki jest koszt nakładu wyprodukowania takiego roweru, gdzie te ramy, to wszystko jest kosmicznie inne niż wszystko indziej, aniżeli standardowego? To ja nie mam takiego pokrętełka. Nie, bo mój to Ghost Rider, a twój to nie Ghost Rider. Ale ja sobie włączam z... o tu. I już się świeci. Tak. Co ty tam włączasz? Pytełko. Pali się. Nie mówi się pali, mamo, świeci. Mamo, firanki się świecą, pokój się świeci, wszystko się świeci. Opowiedz, jak mamo, choinka się pali. Syneczku, nie mówi się choinka się pali, tylko choinka się świeci. Świeci? Mamusiu, ale to wszystko się świeci. Firanki, meble i książki się świecą. Od tamtej pory zostałem chemikiem. Tu jest tak, pięciobiegowy Nexus. Falcik tu przybit. Biegi planetarne schowane w piaście. Od razu tak. Taka ciekawostka. Jaka jest przewaga w mieście
biegów planetarnych od zwykłych, bo o tym nigdy nie mówiliśmy, bo nie mieliśmy takiego roweru praktycznie. Można w miejscu je zmieniać sobie. Uwaga, tak jak w samochodzie, to co mówi pan przyjaciel mój. Jeżeli wrzucimy jedynkę, to z jedynki ruszymy. Wrzucimy piątkę, z piątki ruszymy. A po drugie, te biegi są kompletnie bezawaryjne. Tu się nic nie dzieje, raz na rok przydałoby się serwis zrobić. Ale twój ma ładniejsze nakrętki na dendyle, mój takich nie ma. Tak, 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 tak. No. Tak, ale twój ma chromowe, z drugiej strony, kurczę, ale słuchajcie, naprawdę, ja wiem, że się powtarzam, ale przejechaliśmy się kawałek, ale ile to radości mi sprawiło, naprawdę. Albo ja dawno rowerem nie jeździłem, albo... Albo jedno i drugie. Weź może tu, no dobra. No, może jedno i drugie ci po prostu sprawia radość. Ale mógłbym ganiać takim sobie po mieście. Naprawdę, do jeżdżenia po mieście, słuchajcie, jeżeli ktoś się przemieszcza kilka, kilkanaście kilometrów po mieście, rewelacyjna sprawa. Raz, że się przemieści szybko, bo on tam, tak jak każdy elektryk, do 25 na godzinę. Tak. A dwa, że takiego stylu, to ciężko zadać normalnym rowerem. Ja 25,8 i nie było problemu. No. A jeszcze cenę powiedz tego roweru. Niesamowite, nie tam około 17 tysięcy złotych. 17,699. Ale w ratach 50 razy 0, dostawa na platformie, gotowego do jazdu, cyk, myk. Co my możemy tutaj od strony technicznej powiedzieć? Nie dużo więcej. Nic, bo tu nie ma za bardzo. To jest banalnie prosty rower tak naprawdę. Tak. Linki pancerze... A, o, tu... Linki pancerze pochowane. Wszystkie w ramie, wszystkie. Nic nie sterczy, nic nie widać. Tak, ale bardzo fajna podpórka jak w motocykle, rozwijana na dwa. Pokażę. Tak, dokonaj prezentacji. Cyk. I hyc. Jak w Kalifornii prawie. Słuchajcie. Zdecydowanie płacimy tutaj za design, za wygląd tego roweru, ale za to też z drugiej strony, jak się nim podróżuje. Bo jeździ się naprawdę fajnie, wygodnie, szybko, a nawet jak pod po miejskiej dżungli. Nawet jak pod tą góreczkę. To no, hyc, myk, pyk, cyk, byk. Daje radę, daje radę. Zacny jest. Tablicę można swoją wstawić jakąś. Jaką chcesz, powiem ci, tu wszystko możesz napisać. Co byś napisał na swojej tablicy? Nie powiem. Dlaczego? Nie mogę mówić. Gotykiem dwunastką, welcome to Jamaica, heaven is day w jednej linii? Nie mogę powiedzieć, napisał. Ja bym zrobił sobie taką tablicę, podoba się dla mnie. To zrobimy taki konkurs. Jeżeli ktoś po tym filmie w ciągu 24 godzin zamówi taki rower i zażyczy sobie jakiś napisik, to my taką blaszkę skonstruujemy dla pana. Tak, to tak. 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 I to w cenie zrobimy, hyc, myk. Siodełko jest na stronie. Maciej Kowal wyrzeźbi nas, co? Maciej, syn Kowala zrobi tablicę. Właśnie. I tu chyba nie ma co mówić o tym rowerze. Nie ma co, tu jest ważniejsze, jak on naprawdę wygląda, Myślę, że będziemy kończyć, my się oddalimy w tamtą stronę, podjedziemy pod górkę i pomkniemy świńskim truchtem do pracy. Prawda? I pamiętaj, żeby okna umyć przy świętach dla Jezuska. Jezus i tak przyjdzie, czy umyjesz okno, czy nie umyjesz okien. No właśnie. I co, możemy startować? Tak. To jedziemy. Jesteś gotowy? Ja zawsze. I reduktor na dwójce poszedł jak dzik wszyszki albo kunowak. Dawaj pod górę! Na pełnej mocy! Co to za pojazd jedzie tam? Headquarter przy okazji pokażemy. No to jest park maszyn. Wiecie, czy to jest pojazd, wehikuł? Nie wiecie, nie mogę powiedzieć, RODO.